Drugie spotkanie z Kędem Słowackiego zaczniemy od piątej zwrotki. Rzym często dumał nad mogiłą ludzi, Rzym nie znał prawie rodzinnego domu, Rzym był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu, że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę, smutno mi Boże. Mówi Juliusz Słowacki, a właściwie podmiot liryczny w tym wierszu. I pytania sobie stawiamy dwa. Czego można się dowiedzieć o sobie mówiącej i czego dotyczy jej niepewność? I z pierwszych z tych pytań na pewno odpowiedź na pierwsze z tych pytań znajdujemy mniej więcej na początku naszego wiersza, tam gdzie mamy taki zestaw anafor, czyli powtórzeń z początkowego wersu. Rzym często dumał nad mogiłą ludzi, Rzym nie znał prawie rodzinnego domu, Rzym był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi. I widzimy, że tu są przynajmniej trzy informacje na temat naszego bohatera. Pierwsza jest, że często dumą nad mogiłą ludzi. Cóż to mogłoby znaczyć? Że rozmyśla nad śmiercią? Być może tak, bo takie rozmyślania nad śmiercią są jakąś właściwością bohatera romantycznego, który często nad jej sensem się zastanawia i nad tym też, w jaki sposób z życiem jest związana i dlaczego przychodzi łatwo i dlaczego czasem jest upragniona po prostu, bo to romantycy wynaleźli przecież kult samobójstwa. Więc myśli nad śmiercią. Czym może być ta śmierć? A może bardziej niż nad śmiercią, nawet nad mogiłą ludzi, czyli nad odchodzeniem. Nad tym, że ludzie całkiem zwyczajnie, jak to mamy już w zwyczaju śledzić kilkanaście ładnych epok, przemijają. Więc takie myślenie tutaj w tej zwrotce na pewno dotyczy podmiotu lirycznego. Druga rzecz, która dotyczy tego człowieka, to jest taka, że widzimy tutaj ze zdziwieniem taką konstatację, że prawie nie znał rodzinnego domu. Co chce nam w ten sposób powiedzieć? Że po prostu, że jest oddalony od tego domu, oddalony od rodziny, przepraszam za pismo, oddalony także od ojczyzny. Pamiętajmy, że romantycy jeszcze postrzegali ojczyznę zgodnie z takim pierwotnym znaczeniem tego słowa, czyli kraj ojców. Jeśli ojczyzna była czymś w rodzaju właśnie kraju, w którym mieszka rodzina, to tak naprawdę tęskniło się bardziej za tą rodziną niż za tym konkretnym krajem, za ludźmi, którzy mieszkają. Dlatego też między innymi w Panu Tadeuszu na przykład Mickiewicz pisze, że tęskni za sąsiadami. Pisze w epilogu, że oczywiście ważna jest przyroda, ważne są miejsca, w których się spotykają, ważna jest znajomość tych miejsc, ale przede wszystkim ważni są ludzie. Więc tutaj oderwanie od rodziny i od ojczyzny skutkuje tym, że taką smutną refleksją, być może hiperbolizowaną, ale jednak dosyć dramatyczną, że prawie nie znał rodzinnego domu. I w końcu, że los pielgrzyma to jest to, co dotyczy naszego bohatera. Mówi, że był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu. Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę. To jest chyba czwarta informacja, którą możemy sobie tutaj właśnie z tego wiersza wyłowić o naszym podmiocie lirycznym. Nie wie, gdzie umrze. Czy człowiek powinien wiedzieć, gdzie umrze? Może to nie jest aż takie palące pragnienie dla nas, ludzi współczesnych, ale kiedyś przywiązanie do domu, do rodziny, do ojczyzny, do tradycji, do jakiejś kultury, do pewnego miejsca, obszaru, którym się człowiek wychował, wiązało się też z takim przemożnym przekonaniem, że tutaj powinienem umrzeć. I być może takie przekonanie pozostało jeszcze w sporej części nas, ludzi dosyć już współczesnych przecież, ale to też jest tutaj w tej niepewności, gdzie się położę, gdzie się w mogiłę położę, gdzie będzie ten mój grób, jest to wołanie o pomoc człowieka, który tuła się po świecie, że to pielgrzymowanie tak naprawdę, ten los pielgrzyma, składa się też z tego, że jakby jest brak perspektywy grobu. Jakkolwiek nieważne by to dla nas nie było, dla podmiotu lirycznego stanowi obszar podstawowej refleksji. Strofa szósta.
Ty będziesz widział moje białe kości, w twarz nieoddane kolumnowym czołom, ale jest jako człowiek, co zazdrości mogił popiołom. Międzże nieznane gotujesz mi łoże, smutno mi Boże. No i tu się trzeba zastanowić nad tym, czego będzie zazdrościł nasz podmiot liryczny osobom zmarłym. I widzimy, że tego, o czym mówiliśmy w poprzedniej zwrotce, będzie zazdrościł mogił popiołom. Będzie zazdrościł tego, że mogą sobie ludzie powiedzieć, którzy mieszkali w kraju, że tutaj jest ich grób, że grób dziada, pradziada znajduje się właśnie w tym miejscu, w tej miejscowości. Więc, że nieznane szykujesz mi łoże, mówi podmiot liryczny, smutno mi Boże. Jest mi smutno z tego powodu, że nie wiem, gdzie będzie ta trumna, do której się położę. Mało tego, tutaj jeszcze jest taka refleksja, taka jakby powiedzielibyśmy sobie z lekka poetycka. On mówi tak, ty będziesz widział moje białe kości w twarz, w strasznie oddane kolumnowym czołom. Czy marzy sobie nasz podmiot liryczny o pomniku, świątyni, jakimś miejscu zacniejszym na swój grób niż ten, który mu się prawdopodobnie gotuje? Być może marzy, może wymyślił akurat sobie, że jest tym człowiekiem, tym przedstawicielem ludzkości, którego trumna dobrze by było, żeby spoczywała w miejscu zacnym, w miejscu narodowych bohaterów, w miejscu ludzi zasłużonych. Czy on będzie sobie w takim miejscu leżał? Tak, może leżeć, on to przewiduje. Mówi do Boga, że będziesz widział moje białe kości w strasznie oddane kolumnowym czołom. Więc albo się doczeka takiego losu, albo nie. Ale naczelna idea tego stwierdzenia to jest taka myśl, że jeśli się nie doczeka i jeśli nie zostanie tym bohaterem narodowym ukoronowanym, tak jak cała reszta bohaterów narodowych, to jest właśnie ta istota tego smutku, że nikt nie będzie wiedział, kim on był, nikt nie będzie wiedział, co on zrobił i jaka jest wartość jego życia. Czyli ta kaplica, to miejsce takie, coś, co jest, co można by było nazwać miejscem honoru, czyli miejscem, gdzie nasz bohater zaznałby sławy, jest miejscem pustym. Kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie co dzień, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie. Więc, że modlitwa dziecka nic nie może, smutno mi Boże, mówi podmiot liryczny. I jest to taka kwestia modlitwy poruszona. Mówi, że kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie. Jest jakieś takie przekonanie w romantykach i być może nie tylko w romantykach, ale wiemy także, że Mickiewicz to przekonanie demonstrował w czwartej scenie Dziadów, w której występowała bohaterka Ewa i która modliła się za więźniów osadzonych w klasztorze bazylianów i ta jej modlitwa pomogła tak jakby w duchowym uwolnieniu Konrada w trakcie jego w trakcie wypędzania złego ducha z jego świadomości. I też tutaj Słowacki też przejawia taką wiarę, że pewnie rodacy namawiają tych niewinnych, czystych duchem, czystych sercem do tego, żeby modlili się za niego, za człowieka grzesznego, bo może to będzie skuteczne. Natomiast on wątpi w skuteczność tego, mówi, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że powrotu nie ma. I to jest właśnie to, co jest tutaj obszarem jego troski. Powrotu nie ma i nie będzie. I teraz powstaje taka kwestia, czy on się nie zgadza, czy on by zabronił tej modlitwy, czy nie chciałby tej modlitwy. My tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że z tego powodu, że modlitwa dziecka nic nie może, to mu jest smutno oczywiście. Więc osoba, jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego jest świadoma osoba mówiąca, to na pewno możemy stwierdzić, że jakby swojego położenia. Że on wie, że płynąc po świecie, jest skazany na to, żeby już pozostać w tym świecie, że on nigdy nie wróci do ojczyzny, że to jakby klamka zapadła, nie może przekroczyć granicy.
Więc modlitwa dziecka nic nie może, więc z jego położenia wynika też bezskuteczność tego, co zawsze było skuteczne. I to jest jakby budzi w nim podwójny smutek. I ostatnia zwrotka. Na tęczę blasków, którą tak ogromnie anieli w twoi w niebie rozpostarli, nowi gdzieś ludzie w 100 lat będą po mnie patrzący marli. Nim się przed moją nicością ukorzę smutno mi Boże. Tęcza. Na tęczę blasków, którą tak ogromnie anieli w twoi w niebie rozpostarli, nowi gdzieś ludzie w 100 lat będą po mnie patrzący marli. Mówi podmiot liryczny tutaj taką uniwersalną refleksję, jeśli sobie refleksji szukamy. I refleksja ta brzmi: czas nieubłaganie przemija. Ale razem z przemijającym czasem mamy też świadomość tego, że natura ludzka jest krucha, czyli człowiek umiera. I nie tylko człowiek umiera, jeszcze jak na złość po prostu do tego całego zestawu natura pozostaje niezmieniona. Więc mówi nam Słowacki, który ma świadomość tego, że stoi tutaj i patrzy na tę tęczę i ta tęcza jest obrazem przepięknym, ale że ta tęcza by równie dobrze być za 100, 200, 300 lat. Ma świadomość, że nic z tego obrazu nie jest jego własnością. Nic nie jest przeznaczone tylko dla niego. To wszystko będzie też i w następnych pokoleniach. Więc z tego powodu jest mu smutno. I stąd ta refleksja ostateczna. Nim się przed moją nicością ukorzę, smutno mi Boże. On rozumie, że musi się poddać tej refleksji, to znaczy musi się z nią pogodzić. Natomiast zanim jeszcze to zrobi, zanim się przed swoją nicością ukorzy, to po prostu wie i czuje ten wszechobecny smutek. Więc stąd, podsumowując już nasze rozważania, spróbujcie sobie zadać takie pytania, które tutaj z tego wiersza trochę wynikają. Czy potrafisz nazwać emocje i uczucia, pod wpływem których powstał wiersz? Czyli co takiego tutaj staje się tą przestrzenią emocjonalną Słowackiego, który nam ten wiersz pokazuje? Oczywiście na pierwszym miejscu na pewno każdy wymieni smutek, ale proponuję sobie postarać się gdzieś kilka takich określeń zgodnych z poszczególnymi uczuciami w tym wierszu wyszukać i nazwać. Bardzo pomoże w tym ćwiczenie drugie, czyli nazwij stan ducha, stan wewnętrzny bohatera wiersza. I tutaj mamy takie określenia, które mogą w określeniu tego stanu emocjonalnego pomóc. I określenie, jaka natura jest ukazana w wierszu. Bo to, co my mamy w tym wierszu zaprezentowane, to jest takie złożenie refleksji człowieka i widoku, na który patrzy. I ta natura jest nierozerwalnie związana z refleksyjnością podmiotu lirycznego. On patrzy na swoją tęczę, na swój zachód słońca, na to, co mu Bóg przygotował jako piękny widok, na bociana, ale jednocześnie cała ta natura wywołuje w nim cały szereg refleksji. I ostatnie, czego chcemy się dzisiaj dowiedzieć, to jest to, jaka teza mogłaby do tego wiersza być skonstruowana. I myślę sobie, że jako tezę, już się pozbędziemy narzędzia do rysowania, że jako tezę sobie możemy napisać dosyć standardowe stwierdzenie, bo pamiętajmy, że teza interpretacyjna nie musi być bardzo wymyślna, natomiast musi być związana z materiałem, który mamy w wierszu. Więc możemy sobie napisać na przykład taką tezę. Propozycja. Że człowieka oddalonego od ojczyzny ogarnia nostalgia. Prosta ta teza. To znaczy, że każdy emigrant w pewnym momencie tęskni za krajem. Tutaj jest też ten wiersz, można go spróbować nakierować na trochę inny tor, powiedzieć, że to w zasadzie nie emigracja jest tutaj tematem, tylko smutny człowiek na morzu, więc można sobie powiedzieć, że jest to wiersz o sposobach przeżywania smutku. Yy,
na przykład trzeci typ tezy, teza złożona z tych dwóch naszych refleksji, które nam się tu przytrafiły. Smutek. I iść w tym kierunku, który wyznaczają nam główne elementy tego wiersza. Natura, uczucia, emocje podmiotu lirycznego i sam podmiot liryczny jako człowiek, który opuścił swój kraj ojczysty i do tego kraju ojczystego pragnie powrócić. I to wszystko, co Wam dzisiaj chciałam powiedzieć na temat tego uroczego wiersza. Następne nasze spotkanie, myślę, że dopiero za rok. Już się zbliżam do tego, żeby nagrywać Wam ostatnie wykłady i mam szeroką, szczerą nadzieję, że spotkamy się we wrześniu bez problemu.